Paneczki widzowie, z tej strony ja, czyli Zombiaczek, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jest to odcinek z oceniania gildii, także mam nadzieję, że zostawicie tutaj suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania i elo. Jeśli chcielibyście moje wszystkie tekstury paki, to zapraszam na Discorda, tam musicie się zweryfikować na kanale. Weryfikacja, link do Discorda pierwszy w opisie. No, także tam macie taki kanał do tekstur paków i tam sobie po prostu te tekstury paki możecie pobrać. Także yo, trzymajcie się, elo, miłego oglądania i nara. Chcesz zakupić Minecraft Premium? To wbij na stronę tanimeinecraft.pl. Przy zakupie pamiętaj o wybraniu kodu Zombiaczek. Polecam! Także co, ja sobie tepam tutaj już do pierwszej gildii stopki. Oczywiście sobie godę, włączę tutaj goda. Jest to gildia LDM. Sprawdźmy sobie info LDM. Okej, GTP LDM 120. Zobaczymy, jakie mają tutaj kuboid. Zapewne... Aha, okej, jest to jakiś taki klocek z obsydianu. Dobra, jest to klocek z obsydianu i mają te jakieś głowy. Co też ciekawego. Dobra, mają jakieś głowy, dobrze w sumie zabezpieczony kuboid. Te widzę, że ma jakiś grif. No to ładnie, tutaj chyba sobie lawą koledzy zrobili coś. Czekajcie, to jest na terenie gildii? Nie, to nie jest na terenie gili, to ktoś im musiał to po prostu zgrifować. No zobaczcie, chamsko im to po prostu zgrifowali. Moim zdaniem, w sumie, kurczę, fajnie by było, gdyby tą lawę zablokowali. Gdyby to lawa... Fajnie by było, gdyby na dragonie Sajek zablokował, że lawy się po prostu nie da wylewać blisko kuboida. Tutaj jakiś gościu Tinder.com pokazuje mi sojusz, to jest chyba skin Pepe Pandziobak. Dobra, sojusz gościu, sojusz, sojusz. Nie wiem, czy on chce za NSS-a. Chyba nie chcę NSS-a, dobra, dama mi tutaj pokazuje. Okej, tu ma jakąś jeszcze beczkę dodatkowo. Tak, to jest jakaś beczka dodatkowo, w sumie czekajcie, zlećmy sobie tam na sam dół beczki. Co oni to mają, czy mają jakieś tutaj wyjście? O, coś tam na dole jest jakieś wyjście. Aha, to jest aby tylko takie do ucieczki, ale tutaj w sumie nic takiego ciekawego nie ma. A, to jest w ogóle pomocnik, patrzcie. To jest gildia pomocnika, no ładnie. To jest gildia pomocnika, także no kurde, niezła tutaj sprawa. O, coś tutaj buduje, dobra. To jakaś Tinder.com, to jest ewidentnie jakiś pracuś. Nie, no nie będę go tutaj hitał. Czy ja mogę mu coś dać? Może ma jakieś premium case, czekajcie. O, mogę mu dać premium case, dobra, damy mu premium case, stary. Trzymaj sobie premium case'iki. 16 premium case'ików sobie weź w arecie tutaj w nagrodę. Łap donate'a. Okej, tu jeszcze coś dokładają po prostu. Tu jeszcze jakieś kumple, tutaj kumpelki jeszcze kończą. Ten kuboid, wiecie co? Dam mi może sand farmery, może im się sand farmery przydadzą. O, trzymajcie sand farmery. O, to jest jakiś kolejny admin. No nieźle, to jakiś admin Kizex do mnie, Kinzex przyleciał, no ładnie. Gildia test, Kinzex, nie wiem, to chyba też jest, aha. To jest gildia kolorka, a to jest jakaś gildia testowa, nie wiem o co chodzi, ale okej. Dobra, wiecie co, zejdźmy sobie na dół do tej gildii, LDM, dajmy sobie na przykład 20 poziom. Zobaczymy coś tam, czy oni coś tu w ogóle będą mieli, albo czekajcie, info LDM. Info LDM i zobaczmy, kto tu jest od nich online. X-Shoko, dobra, sprawdźmy na przykład X-Shoko. Co robi X-Shoko? Aha, okej, okay. Jak zwykle, co mogą robić gildie na dra... A, patrzcie, akurat ten Kizex tutaj do mnie też lepnął, no ładnie. Czyli tutaj gildie LDM ewidentnie tylko i wyłącznie kopie, no ładnie. Gildia LDM tutaj kopie. Dobra, tepnijmy do Madziunia, tak? Bo to się tak powinno typać, te tepy... Tepe Madziunia. Zobaczymy, czy tutaj robi użytkownik koniku Madziunia. Też kopie! Wow! Niesamowite! Niesamowite, co robią użytkownicy na dragonie. Więc coś sobie tutaj jeszcze tepnę do ich szoku i zrobię sobie tego screena ładnie. Czemu ten goście za mną cały czas biega? No kurde, goście nie biegaj tak cały czas ze mną. Dobra, info LDM, czy możesz jakieś info LDM? Czy ktoś tu jeszcze jest, to od nich nie kopie? Lifestar, dobra, sprawdźmy sobie jego typa Lifestar. Czy, o, gdzieś tutaj ten gościu, gdzie on tutaj uciekł? Halo, halo, pani Lifestar. Co? Aha, on jest na spawnie, dobra, on jest na spawnie, to się zastanawiam, o co tutaj chodzi. Ale gość jest po prostu na spawnie, czekajcie, info. Dobra, to tepnijmy może teraz do innej gildii. GTP ZNK 120 poziom, zobaczymy jako gildia ZN. O, te gildie stopki, ej, powiem wam szczerze, że gildie stopki mają teraz całkiem dobre kuboidy, bo kiedyś, pamiętam, nagrywałem taki podobny odcinek i gildie stopki miały zazwyczaj takie całe porozwalane kuboidy i nie wyglądało to zbyt ciekawie, a tutaj te gildie, kurde, ZNK i gildia LDM mają takie fajne kuboidy, tylko jak widzicie, na dragonie, kurczę, te kuboidy są dookoła rozwalone. Ja zawsze jestem za tym, żeby po prostu tego TNT było to tak zwana edycja na zamki, bo no, tak jak TNT rozwala, no to patrzcie, potem się tak naprawdę nie da po tym klepać, się bardzo ciężko klepie na tych kuboidach i jest to niefajne, że tak powiem. No dobra, wpiszmy sobie info ZNK i tepnijmy do jakiegoś gracza ZNK, TP. O, niech to na przykład będzie Laleczka, dobra, tepnijmy do gracza L. Leczka. Leczka? Nie, jak się do niego nikrzy, ta L podłoga L Leczka. L Leczka, co tutaj gość robi? Czekajcie, włączę sobie flya, gdzie on tutaj jest.
Ej, był tu gdzieś przez chwilę i gdzieś znikł. Gdzie on poszedł? Aha, na spawna poszedł. No dobra, gościu poszedł na spawna. Także no nieźle. Info z 1K to typnijmy już do innego gracza. Gruby wytyfy. Oj, tutaj za NSS-a robią. Dobra, poczekam chwilę. Kumple ze mną tutaj robią SS-ika. Dobra, zróbcie szybko foteczkę. Okej, okay, każdy kliknął. Wow, wow, wow. Gdzie tutaj gościu poleciałeś? O, patrz, jak nie zaczął, chciał mnie zacząć klepać. Gościu, spokojnie. Nie denerwuj się tak. No czemu nie denerwuj się tak? Napisałem, żeby się tak nie denerwował. Wow, co tu się stało? Nie denerwuj się tak, stary. Dobra, nie wiem, co jakiś gość tam zginął. Nieważne, nieważne. I aha, to jest w ogóle jakiś gilia, nie wiem, czy to jest ta gilia z 1K? Nie, czy to jest ta gilia z 1K, kurde. Nie sprawdziłem tamtych kordów, czy to pasowało. Co oni tu mają w skrzynkach? A, to jest jakaś gilia przebita, no ładnie, no to jest jakaś gilia przebita. Tylko, czy coś tutaj w ogóle będzie? Napiszemy, będzie potem. Napiszemy, będzie potem. Dobre, okej, tepnijmy może do następnej gildii. Do kogo mogę tepnąć na klepę? O, do gilli. Dobra, napiszemy tak, do kogo mogę tepnąć do gilli. Tylko czekajcie, chwila. Okej, zobaczymy, czy jakaś gilia tutaj napisze, że do nich mogę tepnąć. I może do nich spróbujemy tepnąć. Do mnie, okej. Trochę osób tutaj napisało, to niech będzie gilia, na przykład gilia MSQ. Dobra, TP, GTP MSQ. Nie wiem, fajną gilię mają, fajną nazwę gilii, niestety za gilia. Info MSQ, wow, co to jest za gilia? No ładnie, info MSQ. Info MSQ, co to za gilia? Wonziemi, wow, ale jest totalnie zgryfowana ta gilia. Maltix, ej, to jest Maltixon? To jest Malti? Nie wiem, czy to jest Malti. Sprawdzę sobie potem, czy to jest Malti, bo jak to jest Malti, będę miał clickbait do odcinka. Malti ma najgorszą gildię na Dragonie. tak sobie napiszemy, że taki damy sobie clickbait do odcinka. Malti ma najbrzydszą gildię na Dragonie, tak wiecie. Trochę podwyświetlając zrobimy. Jak ktoś dotarł do tego momentu, napiszcie w komentarzu Malti 100K. Napiszę taką wiadomość, ja mam przypnę serduszkę, postaram się odpisać. Okej, no gildia Maltiego nie jest zbyt ciekawa, ale zobaczymy, że co robią ludzie z gildii Maltiego. MSQ, TP MSQ. TP Teletubiś. Dobra, sprawdźmy sobie Teletubiś wytyfy. A, on tutaj sobie stoi przy NPC-tach. No dobra, no nieźle. To może wybierzmy jakąś inną gilię. Tutaj na przykład, co tu ludzie piszą na czacie? Kto chce sobie już gili, to nie. Sprzedam dwa z takich kopaczy fosy, to raczej nie dodaję do gili MSG. GTP 2320. Dobra, tepnijmy, że tutaj gili 2003. Okej, no to jest jakiś gilia. Patrzcie, czekajcie, TP Weed. Wiecie co? Może strolujemy tego typa. Wow, stary, co tu się dzieje? Dobra, co oni tutaj mają? Strolujmy sobie tego typa. Mam nadzieję, że mu internetu nie wywali, bo jak mu wywali internet, to będzie trochę przypał. Co on tutaj ma w skrzyneczkach? Czy coś na gości ma tu w skrzynkach? Nie, nic w tych skrzynkach nie ma, to raczej jakaś bieda. Bieda panuje u tego typa. Co chcesz, Eszasa, stary? Eszasa chce zrobić ze mną? Eszasa? Ładny skin, ma swoją drogą ten ziomeczek. A w sumie czekaj, czemu nie? Dam ci jakiś tutaj. Ma stack bloków emeraldów, proszę, stary. Weź sobie stack bloków emeraldów, weź sobie zbierz. Proszę, to dla ciebie, stary. Ja sobie to złożę tutaj z powrotem. Co on tutaj ma? Gdzieś mnie prowadzę po gildii. A to jakieś nogi ma. A że nogi? A sprytnie, stary, no. Sprytnie, no ładnie. No ładnie tej nogi ma, chyba ewidentnie tutaj gości zabija ten ziomeczek. Co on tutaj ma jeszcze? Ma jakiś enchant. Tam jakiś jego kumpel kopie. O, coś tutaj dalej jest? Tu dalej jest jakaś. A, tu jest tą miarka, dobra, tu jest tą miarka dawka. A, nic ciekawego w tej gili chyba nie ma. To jest jakiś ziomeczek, sojusz teraz oczywiście. Damy ci sojusz, byku, sojusz. No dobra, moi drodzy, tepnijmy już do następnej gili, która będzie GTP 1925. Dobrze tepnę? A, nie wpisałem poziomu, dobra, nieważne. GTP 1925, 120 poziom, ale czekajcie, bo tu musimy tepnąć gdzieś wyżej. 250 może damy. Wow, co to jest za gilia? Ale mają bacona, wow. Mają bacona, jest to pierwsza gilia, która ma bacona, ale kuboid mają konkretnie zrobione. Taki wielki, wielki klocek. Nie wiem, czy oni mają w tym piasek, czy co. Tam jest jakiś ziomek od nich, Gianluca, no nieźle. TP Gianluca, wow, no Gianluca, kiedyś był taki chyba zawodnik piłkarski Gianluca Rossi, z tego co mi się wydaje, albo motocyklista, albo zawodnik piłkarski. Siema gościu, siema, kurde, szkoda, że nie mogę tabliczek postawiać, ja pierwszy, gdybym postawił tabliczki, bym go tutaj potrolował trochę. Fire Aspect 3, Sharpness 6, wow, nawet nie wiedziałem, że mam taki miecz. Fire Aspect 3, Info 1925, TP Fresh, dobra, tepnijmy może tego typa Freshu, Freshu 98, on tu w baconie siedzi, pato. Ty w baconie siedzi, no ładnie. No ładny sprysiula. Sojusz, stary. Gdybym miał bacona, to bym ci dał jeszcze innego bacona, ale nie mam bacona, stary, więc niestety ci bacona nie dam. Co tam? A, bo on tutaj buduje, a to mu nie przeszkadza, to przepraszam, stary. Wow, popatrzcie, oni tu wysoko budują. To czekajcie, info
9-2-5 to muszę mu temu typowi uciec i tepnij na przykład do typa Oniku walizka. To nie za walizka, aha, walizka się naspawnie. To niech będzie to po prostu może Karbi, Karib TP. Karib? Karib M. Aha, bo jestem w strefie PvP, dobra, nieważne, okej, okay, bo jestem w strefie PvP tutaj. TP Karib. Ej, bo mam jakieś laga dziwnego. Wow, dobra, okej, okay, ale ten gościu kopie. Tak, czy to jest gilia, która kopie? Karib MX2. Tak, to jest to miejsce, na pewno tutaj do mnie tepnęło. Okej, okay, siomo, siomo, stary. Luwa, chcesz nie klepać, stary? Nie możesz nie klepać, nie możesz nie klepać, stary. No nie możesz mi niestety klepać. Że tak powiem, kurde, dobra, siano seta, żeby tutaj nie syfić tego. Sorry, stary, mam jeszcze taką czapkę zimową, stary, mam jeszcze tutaj taką czapkę zimową. Dobra, okej, okay. Myślę, że to może, ej, właśnie, pokażę wam jeszcze może na koniec moją gildię, patrzcie. Moja gildia wygląda w taki sposób, widzę, taka, wiecie, nie za ładna, nie za piękna, taka, taka średnia. Tak to się u nas prezentuje, taka nasza gildia też jest cała pogryfowana dookoła, ciągle nas tutaj ktoś przebija. Więc tak to po prostu wygląda. No i co, moi drodzy, myślę, że mogę wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Jeśli ktoś dotarł do końca, to możecie tutaj zostawić subika, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i co, ja wam życzę wszystkim miłego dnia, pozdro i elo. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę wraz z dzwoneczkiem, pozdro.